Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witam cię detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną podobnie Karlab i ich APC HD. Cokolwiek to oznacza. A, jest napisane. Uniwersalny preparat myjący. Koncentrat. I zgadza się. Koncentracik pH 13. I teraz tak, tutaj mamy wszelkiego rodzaju zabrudzenia. Stosowe rozcieńczenie zabrudzenia lekkie, 1 do 100 nawet. Zabrudzenia ciężkie, 1 do 10, pranie tapicerki. Przy ciężkich zabrudzeniach nawet 1 do 30. Z oprysku pianownicą 1 do 20. Do usuwania zaschniętych owadów, oprysk 2-3 minuty. Bardzo wszechstronny produkt, bardzo wszechstronny produkt. Ja osobiście no nie badałem go aż tak szeroko, no bez przesady, kurcze i owady. W sumie można powiedzieć, że mając ten produkt, to ogarniesz wszystko. Mnie ten produkt się podoba z tego względu, że się fajnie pieni. Fantastycznie się nim pracuje. Bardzo fajna siła do czyszczania, naprawdę. 1 do 10, 1 do 20, takie klasyczne stężenia, robi fajną robotę. Ale skurczybyk, on po sobie jakby zostawia jakiś taki tłusty, nie tłusty nalot. Tak jakby od razu zabezpieczał. Kurczę, tak we wnętrzu ciężka sprawa, bo jak go nie wymyjesz, tutaj naprawdę trzeba go solidnie wymyć. Mam wrażenie, że po sobie coś zostawia. Testowałem go na zewnątrz, testowałem go we wnętrzu i tutaj we wnętrzu śmiało 1 do 30, ale klasyczny 1 do 20 naprawdę zbiera fajne szczurki. Do przecierania moim zdaniem mikrofibrą się nie nadaje, z tego względu, że właśnie coś jakby zostawiał, kurczę. To zostawienie takiego jakby czegoś tłustego, to jest fajne, bo tak masz uczucie, jakby już zakonserwował. Ale moim zdaniem, jeżeli go zostawisz, kurczę, i będziesz chciał położyć dressing, może się nie przyjąć, zwyczajnie. Chyba że dasz czas, może to odparuje, nie mam pojęcia. Tego też nie badałem. Ale tak czy tak, produkt naprawdę bomba. Próbowałem go w komorze silnika, próbowałem go na silniku, naprawdę dużo zbiera. Próbowałem go na felgach, tak jak widziałeś, na szczurach, na totalnych szczurach. No zbiera, naprawdę fajnie zbiera tłuste zabrudzenia. Pod tym względem rzeczywiście bardzo fajny produkt. I tak jak jest tutaj napisane, wszechstronny, naprawdę wszechstronny produkt.
który zapachowo przyjemny, naprawdę przyjemny. I cieszę się, że go mam. Cieszę się, że go mam, bo na zewnątrz naprawdę sprawdza się idealnie. A właśnie, jeszcze jedna rzecz. Atakowałem go z pianownicy. Bomba. Naprawdę fajną robi pianę i fajnie zmiękcza. Także tutaj też pod tym względem robi roboty. Mega uniwersalny produkt. No dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!